Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Gardecki i dzisiaj opowiem o budowie i programowaniu robota NAO. Robot NAO to jest robot, który konstrukcyjnie powstał w Europie, we Francji. Obecnie firma, która produkuje tego robota, to jest konsorcjum japońsko-francuskie. Od wielu, wielu lat jest rozwijana koncepcja takich małych robotów, które głównym przeznaczeniem jest dydaktyka, nauka, ale także na przykład pomoc dla dzieci autystycznych. Są specjalne programy, w których tego typu roboty są wykorzystywane w terapii takich dzieci. To jest robot o zasilaniu energii gromadzonej w baterii i zasilaniu elektrycznym. Większość serwonapędów, które poruszają robotem, to są napędy tak zwane wysokoobrotowe, w których przez zestaw przekładni jest odpowiednio obniżana ta prędkość obrotowa danego złącza, a dzięki temu uzyskiwany jest całkiem pokaźny moment na takim złączu. Najważniejsze elementy konstrukcyjne, które w takim robocie możemy znaleźć, nie tylko w tym, ale w większości robotów, które określamy robotami humanoidalnymi, to są elementy, które odpowiadają za interakcję z otoczeniem. Zaliczamy do tego wszelkiego rodzaju kamery, mikrofony, głośniki, a także na przykład czujniki ultradźwiękowe, które można powiedzieć nie są charakterystyczne, czy nie występują u ludzi, ale spełniają w takich konstrukcjach niebagatelną rolę. Dzięki temu możemy wykrywać przeszkody, możemy reagować na pojawienie się na przykład nagłych obiektów i zapobiec na przykład kolizji. Roboty, podobnie jak ludzie, także mają pewne czujniki, które są zorientowane do wnętrza konstrukcji, czyli na przykład umożliwiają pomiar temperatury, są układy żyroskopów, akcelerometrów, które z kolei są w stanie określić położenie robota względem środka ciężkości, czy też wykryć przyspieszenia, które no, sugerują, że na przykład robot się przewraca, są pozagranicznymi. Na konstrukcji można wtedy odpowiednio zareagować, włączając odpowiedni tryb pracy, który chroni robota na przykład przed skutkami upadku. Robot także wyposażony jest w różnego rodzaju czujniki dotykowe. Ludzie oczywiście mają mnóstwo receptorów o różnym charakterze na skórze, a w przypadku robotów mówimy tutaj o zaledwie kilku elementach, które możemy wykorzystać właśnie w taki sposób. Są to umieszczone na czubku głowy czujniki dotykowe, takie trzy elementy, dzięki którym one są w pełni programowane, dzięki którym możemy dokonywać pewnej interakcji przez dotknięcie robota w tym obszarze. Ma także tak zwane bumpery, czyli takie zderzaczki na palcach, można powiedzieć, tak u nóg, gdzie jesteśmy w stanie wykryć ewentualną przeszkodę, która byłaby bardzo niska, a której by nie wykryły czujniki ultradźwiękowe. Czujniki ultradźwiękowe znajdują się na klatce piersiowej, tutaj te okrągłe elementy. Jest to odbiornik i nadajnik, dzięki którym uzyskujemy informację o tym, że znajduje się przeszkoda. Jesteśmy w stanie także zmierzyć odległość do tej przeszkody w zakresie tam od około 50 cm do 2,5 metra. Jak już wspominałem, robot wyposażony jest w kamery. W tym przypadku mówimy tutaj o dwóch kamerach, które są umieszczone tutaj jakby na czole i w ustach robota w tym miejscu. Te kamery możemy się przełączać pomiędzy tymi kamerami, one nie są używane jednocześnie obie.
dają one po prostu obraz pod różnym kątem. To są w rozdzielczości HD i umożliwiają analizę obrazu, analizę środowiska przed robotem. Robot także wyposażony jest w mikrofony, które są dookoła głowy, w tej części górnej umieszczone. Dzięki temu jesteśmy w stanie zorientować się, z którego kierunku na przykład dobiega najgłośniejszy dźwięk, czy jeśli jest jedyny rozmówca, także jesteśmy w stanie wtedy bez problemu wykryć kierunek, z którego ten dźwięk dobiega i robot się może na przykład w tym kierunku zorientować. No i są oczywiście głośniki. Głośniki tutaj są w tej części, gdzie u ludzi występują uszy, ale konstrukcyjnie tutaj w przypadku robota było najwygodniej umieścić dwa głośniki. Także może on odtwarzać generowane przez generator mowy dźwięki mowy, ale także może odtwarzać muzykę, podkłady czy wcześniej nagrane frazy. Do pewnej interakcji z otoczeniem wykorzystywane jest także oświetlenie LED wokół oczu. Ludzie oczywiście dysponują możliwością mimiki twarzy. Często po prostu możemy wyrazić w ten sposób coś niewerbalnie. W przypadku robota został to ten mechanizm oczywiście znacznie uproszczony do odczytywania, można powiedzieć, koloru, których te LEDy mogą uzyskać, na przykład kolor biały świadczy o tym, że robot jest naładowany i jeśli ten kolor będzie coraz ciemniejszy, aż do czerwonego, będzie to świadczyło o rozładowującej się baterii, czerwone oczy świadczą, że ta bateria już jest na wyczerpaniu. Ten mechanizm także możemy programować dosyć swobodnie, więc możemy także wykorzystywać i wplatać go także w jakąś interakcję połączoną z na przykład z mową. Robot ma złącza, ale my te złącza nazywamy w podobny sposób, jak nazywają się kończyny czy elementy budowy człowieka, czyli mówimy tutaj o głowie, ręce, korpusie. To tak, żeby po prostu łatwiej nam było się zorientować, o której części robota mówimy, bo tych złączy jest dosyć dużo. W przypadku tego robota mamy 25 stopni swobody, czyli mniej więcej, w uproszczeniu mówiąc, taki zakres ruchu jest możliwy. Człowiek ma około 34 stopni swobody, więc można powiedzieć, że jest zbliżony do tego zakresu, który mamy my ludzie. Jak na taką, można powiedzieć, prostą konstrukcję, uproszczone, jest to bardzo dobry wynik. Tutaj właśnie widzimy tą kinematykę i przekrój rozmieszczenia elementów napędowych robota, czyli każde z tych złączy napędzane jest przez taki układ serwonapędu. Ten serwonapęd składa się po prostu z silnika elektrycznego i zespołu przekładni. Dzięki temu możliwe jest obracanie czy zmiana położenia danego złącza. I tak jak tutaj można zobaczyć, taka rączka potrafi się zginać także w tej płaszczyźnie, może się także obracać, czyli często w danym złączu mamy jakby dwa mechanizmy obrotu, tak, w jednej osi i w drugiej, czyli takie obrotowe i wahadłowe, jakbyśmy to mogli nazwać po polsku. Niektóre mają nawet trzy możliwości, czyli jeszcze taki całe złącze jeszcze przesuwa się na jednej osi. Dzięki temu robot jest w stanie w przestrzeni, którą operuje, bardzo swobodnie dotrzeć w dowolną niemalże pozycję. Te roboty nie są przeznaczone do tego, żeby były na przykład pomocnikami w kuchni. To jest właśnie odpowiedź na jedno z częstych pytań, czy taki robot może nam pomóc w zmywaniu. No, mógłby pomóc, jakby nam odtwarzał jakąś muzykę, która w tym zmywaniu by nam mogła pomóc, ale faktycznie nie pomoże nam, nie wykona tych czynności, które towarzyszą zmywaniu, ponieważ on konstrukcyjnie do tego nie jest przeznaczony. Raczej to jest, jak już wspominałem, robot o charakterze takim dydaktycznym. Kolejne pytanie, które często się pojawia, to czy ten robot może stanąć na rękach, czy może podskoczyć, zrobić fikołka. Teoretycznie mógłby takie działanie wykonać,
ale wiązałoby się to prawdopodobnie z jego uszkodzeniem, ponieważ te elementy nie są przygotowane aż na tak dynamiczne przeciążenia. Wobec tego w praktyce my takich gwałtownych, takich dynamicznych ruchów nie wykonujemy, ale no, gdyby zaszła taka potrzeba, mógłby taką ewolucję zrobić, ale prawdopodobnie byłaby to jednorazowa próba. A to dlatego, że częściowo te elementy przekładni, które są w robocie, są plastikowe i po prostu takich przeciążeń nie są w stanie przenieść. Tutaj mamy widok na fragment takiego układu serwonapędowego, który składa się, tak jak już powiedziałem, z silnika. To jest ta niebieska część. Tutaj widzimy koła zębate, które tworzą przekładnie i dodatkowo tutaj służy taki element, który nazywamy aktuatorem, który mierzy położenie kątowe pomiędzy jednym drugim złączem, czyli w każdym momencie pracy robota jesteśmy w stanie uzyskać informacje o tym, jak względem siebie są położone wszystkie człony robota. Daje nam to wiedzę po prostu o kompletną wiedzę o tym, w jakiej jest pozycji, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o zachowanie, o wykonywanie ruchów po to, żeby robot utrzymał nam stabilną pozycję. Tu mamy widok na to, co jest w środku tego robota. Widzimy, że to jest taka konstrukcja dosyć szczelnie upakowana elektroniką i elementami wykonawczymi. Obudowa służy w zasadzie tylko do tego, żeby on był taki trochę bardziej estetyczny. Przypomina to mniej więcej takie upakowanie, jak w komórkach czy w aparatach fotograficznych. Dosyć szczelnie wypełnia całą przestrzeń, która jest dostępna wewnątrz. A tutaj mamy widok na te główne czujniki, czyli tutaj jeszcze raz widzimy te czujniki umieszczone na klatce piersiowej, czujniki ultradźwiękowe, zestaw nadajnika i odbiornika. Tu mamy widok na zakres, który jest dostępny dla kamery górnej i dolnej. Ta dolna po prostu patrzy bardziej pod nogi robota. Jesteśmy w stanie się przełączyć pomiędzy tymi widokami. No i mamy widok głowy zaznaczonymi tymi na szczycie głowy trzema obszarami, które to są po prostu przyciskami programowalnymi, które możemy swobodnie programować. Główną zaletą tego robota jest to, że on jest w pełni programowalny, czyli wszystkie czujniki, wszystkie elementy wykonawcze możemy zaprogramować. I teraz właśnie chciałbym przejść do pokazu i omówienia środowiska programistycznego robota. Środowisko to nazywa się choregraf. Składa się najogólniej rzecz mówiąc z trzech obszarów. Po lewej stronie mamy taką bibliotekę obiektów. W tej bibliotece znajdują się pogrupowane według głównych modułów, które obsługuje ta biblioteka, zasoby. Czyli mówimy tutaj na przykład o obsłudze części audio, o obsłudze poruszania się robota, czyli na przykład cały folder motions, sensing, to różnego rodzaju czujniki, które w robocie występują, ale także tu są zbiory komponentów, które służą do budowy algorytmu programu, czyli wszelkiego rodzaju polecenia matematyczne, warunkowe, listy, które możemy wykorzystać. Inaczej mówiąc, dzięki tym obiektom zgromadzonym w tej bibliotece jesteśmy w stanie w pełni zaprogramować robota, przenieść dowolny algorytm sterowania tutaj do tego środowiska. W tej środkowej części natomiast jest obszar roboczy, na którym budujemy naszą aplikację właśnie z tych obiektów. No a po tej stronie jest widok robota, tutaj możemy go ten widok zmieniać, powiększać, zwiększać, przesuwać, w zależności od tego, w jaki sposób chcemy sobie podejrzeć. Jest to widok na robota tak zwanego wirtualnego, czyli wygenerowanego standardowo w systemie, jeszcze bez podłączenia do rzeczywistego robota, ale także jeśli połączymy się poprzez router z robotem rzeczywistym, wtedy ten obraz jest obrazem rzeczywistego robota i możemy
kontrolować go nawet wtedy, kiedy, znaczy możemy widzieć stan tego robota, nawet jeśli on na przykład wyjdzie poza obszar naszego zasięgu wzroku. Mamy wtedy taki podgląd na to, w jaki sposób wykonuje się program, czy prawidłowo, czy robot się na przykład nie przewrócił, a ta wiedza właśnie jest możliwa dzięki chociażby tym aktuatorom, o którym wspominałem wcześniej, czyli tych elementach, które umożliwiają nam tutaj orientację i zapis położenia pomiędzy poszczególnymi członami robota. Najpierw ściągnę sobie bloczek, który się nazywa Tactile Head, czyli ten, który służy do obsługi tych trzech elementów dotykowych na czubku głowy robota. Program łączy się z danym bloczkiem przy pomocy takich linek. Te linki mają różny kolor w zależności od tego, jaki typ danych na dane wejście jest przekazywane. Po lewej stronie bloczka są wejścia, które uruchamiają lub zatrzymują działanie danego bloczka, a po prawej stronie są wejścia, które najczęściej są wejściami albo sygnalizującymi zakończenie pracy bloczka, albo wyjściami z czujników, które ewentualnie w danym bloczku, czy operacji, które w danym bloczku są wykonywane. W tym przypadku mamy trzy przyciski i mamy trzy wyjścia. Naciśnięcie dowolnego z tych przycisków na robocie powoduje aktywację tych trzech, jednego z tych trzech wyjść. I tu możemy podpiąć jakąś akcję, którą chcemy, żeby robot wykonał. No i tutaj chciałbym pokazać, w jaki sposób robot się porusza. W takim razie pójdę do biblioteki Motions, gdzie mamy taki bloczek Hello. Bloczek, który obsługuje nam taką akcję polegającą, że robot podniesie rączkę i będzie do nas machał. Jest to akurat gotowy bloczek na takie typowe zachowanie. Za chwilkę pokażę, jak ten bloczek w środku jest zbudowany, bo w tym programowaniu występują dwa typy bloczków. Bloczki, które służą do programowania konkretnych poleceń, czyli takie tak zwane kodowe, oraz takie, które służą do programowania ruchu robota, takie właśnie, które możemy określić mianem motions. I teraz, jeśli tutaj byśmy chcieli jeszcze pokazać, jak robot na przykład siada, no to już posłużymy się gotowym bloczkiem, oraz jak siądzie, to też chcielibyśmy, żeby robot wstał. Czyli też mamy gotowy bloczek akurat na tą operację. Podepniemy sobie także tutaj pod nasze działanie. No i chciałbym także jeszcze pokazać bloczek, który służy do tego, żeby wygenerować mowę, czyli żeby robot coś do nas powiedział. To jest bloczek Say. Bloczek Say podepniemy sobie równolegle pod bloczek Hello w taki sposób, żeby jednocześnie robot do nas coś mówił i machał. I tutaj musimy sobie jeszcze wstawić bloczek Set Language, czyli ustaw język, żebyśmy mogli wybrać język, w którym do nas robot będzie mówił. Tak akurat ten robot ma wgrany język angielski, także tutaj musimy tylko poprawnie ustawić język angielski w tym bloku wyboru, a w bloku Say możemy sobie jeszcze ustawić, potwierdzić ten język angielski i tutaj wpisać po prostu w postaci tekstowej, co robot miałby do nas powiedzieć. No i tutaj widać linkę na przykład w kolorze niebieskim. Ta linka w kolorze niebieskim różni się od tej linki w kolorze czarnym tym, że ta linka w kolorze czarnym symbolizuje nam pojawienie się typu tak zwanego bang, czyli to jest taki impuls bez podtrzymania, który służy generalnie do tego, żeby aktywować kolejne bloki. Czyli on przesyła informację o chęci włączenia danego bloku albo wyłączenia danego bloczka. Natomiast kolor niebieski to oznacza, zarezerwowany jest dla typu danych string, czyli łańcucha znaków, czyli inaczej mówiąc tekstu, który możemy przesyłać do kolejnego bloczka. W tym przypadku bloczek Say Text, tak sama nazwa wskazuje, służy do tego, że nam robot będzie mówił to, co dostanie w postaci tekstowej, czyli właśnie w postaci tutaj tego stringa, który przyjdzie na to wejście do tego bloczka. Jak się jeszcze wklikamy w ten bloczek, to zobaczymy kod w języku Python,
który tak naprawdę jest ukryty pod tą warstwą obiektową, którą tutaj operujemy w tym środowisku. My możemy tutaj oczywiście także dokonać modyfikacji w dowolny sposób tego obroczka. Wymaga to oczywiście znajomości składni języka Pythona i tych poleceń, które on obsługuje. W bardziej zaawansowanych programach w zasadzie wymaga się już ingerencji w tą warstwę kodu, czyli tutaj się pracuje już nie operując poszczególnymi bloczkami, ale modyfikując i dopisując ewentualne zmiany w tych bloczkach już właśnie w tej części kodowej. To jest właśnie przykład takiego bloczka, który służy do zapisu naszego programu, tego kodu, ale wspominałem, że ten bloczek hello jest trochę inny, bo on z kolei opisuje ruch robota. I ja się teraz tutaj wklikam w ten bloczek i popatrzcie, Państwo, tutaj mamy zapisany ruch robota w postaci takich prostokącików. W każdym z tych prostokącików jest zapisane położenie robota. Jak ja tutaj teraz kliknę na kolejny, to widzimy tutaj na tym modelu, że zmienia się położenie robota, czyli w każdym z tych bloczków jest zapisane złącze, właściwie pozycja docelowa złącza, którą chcemy, żeby robot w danym momencie osiągnął. Ona oczywiście nie musi dotyczyć się wszystkich złączy robota, tylko tych, których w danym momencie chcemy poruszyć. I w ten sposób tworzymy animację, tak jakbyśmy poklatkowo, krok po kroku modelowali kukiełkę, tak jak kiedyś w animacji poklatkowej się robiło w podobny sposób, tylko oczywiście tutaj posługujemy się takimi pojęciami pozycji docelowej, czyli przejście między jedną a drugą pozycją zajmuje odpowiednią ilość czasu i wykonywane jest po pewnej trajektorii. Tą trajektorię także możemy modyfikować. Ona naturalnie jest wygładzana, tak żeby ten ruch był taki łagodny, taki zbliżony do tego, w jaki sposób porusza się człowiek. Ale możemy sobie tą krzywą dojścia z jednej pozycji do drugiej dodatkowo także modyfikować i możemy wtedy wpłynąć na ten charakter tego przejścia. I tutaj dla dodatkowej jeszcze informacji, 25 tych tutaj kreseczek, czyli 25 tych, jak to nazywam, klatek, to jest odpowiednik jednej sekundy czasu trwania tego ruchu, więc to pokazuje nam na te przedziały czasowe, które rozdzielają po prostu jedną fazę od drugiej. Im bliżej te prostokąty siebie są, tym czas wykonania takiego ruchu jest krótszy. Im te odległości są większe, tym mamy więcej czasu na wykonanie danego ruchu, czyli inaczej ten ruch jest wolniejszy. Spróbujmy go sobie tutaj uruchomić na razie na wersji tutaj tego robota wirtualnego. Zobaczymy, w jaki sposób program działa i jak będzie wszystko w porządku, wtedy możemy wgrać program do już rzeczywistego robota. Będziemy wtedy pewni, że to, co żeśmy oprogramowali, nie powoduje jakichś kolizji, jakichś problemów technicznych. Żeby wgrać, naciskamy tutaj ten zielony trójkącik. Program się, widać, już zaczyna wykonywać, poszły takie sygnały. Tutaj zasymulujemy sobie w symulacji dotknięcie czujnika na głowie, po prostu klikając w wyjście i widzimy, że robot nam powiedział. To, co robot by do nas powiedział, pojawiło się w postaci chmurki nad robotem. Nacisnę jeszcze raz, tak, żeby było widać. Następnie chcemy, żeby robot usiadł. Klikam środkowy, widzimy tutaj robot przygotowuje się do siadania. Jest już specjalnie oprogramowany algorytm siadania, taki, żeby robot się nie przewrócił, był bezpieczny dla robota. No i podobnie będzie ze wstawaniem robota. Też specjalna procedura wstawania robota, która najczęściej kończy się tym, że robot wstaje bez przewracania się, chociaż od czasu do czasu może mu się zdarzyć pewien problem. Szczególnie jeśli mamy trochę już robota, który przeżył
przeżył swoje, czyli ma trochę już na przykład luzy na poszczególnych złączach. Połączmy się zatem z robotem rzeczywistym. Robot jest tutaj włączony i w tym momencie, póki jeszcze nie jesteśmy z nim połączeni, ja mogę tymi złączami tutaj swobodnie poruszać. On jest w zasadzie tylko zasilany elektrycznie, natomiast jego złącza nie są zasilane. On jest w takiej pozycji bezpiecznej, w której się nie powinien przewrócić. Siedzi sobie w taki sposób stabilny. Za chwilkę połączę się z nim, tutaj poprzez polecenie połączenia się i wybrania aktywnego robota. Widzimy, że robot teraz został rozpoznany i teraz jak ja poruszam tutaj ręką robota, to także w mojej symulacji widzimy, że ta ręka się porusza i widzimy, że nadal mogę jeszcze poruszać tymi złączami, one nie stawiają mi zbyt dużego oporu, ale to się zmieni, jak ja podam zasilanie na wszystkie złącza robota, czyli w tym momencie to polecenie nazywa się wake up, takie wybudzenie i w tym momencie robot jest już zasilany i ja już teraz tak łatwo tego złącza nie poruszam. Tutaj są drobne takie ruchy, tylko mogę wykonać wynikające z luzów, można powiedzieć, na tej konstrukcji, ale on już jest zasilany. W takiej pozycji on już jest cały czas, można powiedzieć, pracuje, nawet jeśli się nie rusza, to zużywa energię na podtrzymanie po prostu tej takiej stojącej pionowej pozycji. Wgram w takim razie teraz program do naszego robota i zobaczymy, czy uda się nam tutaj wszystko prawidłowo uruchomić. Program się wgrał i teraz dotkniemy sobie pierwszego przycisku. I robot wykonał nam dokładnie tą akcję, którą żeśmy zapisali, czyli tutaj do nas pomachał ręczką i blok say, czyli to, co robot do nas mówi, zostało wypowiedziane. Środkowy przycisk spowoduje, że robot usiądzie i popatrzmy, w jaki sposób siada, jak tutaj całkiem sprawnie mu to siadanie wyszło. No i teraz na zakończenie jeszcze chcielibyśmy, żeby robot wstał, czyli naciskamy trzeci przycisk. No i robot wstał. Mam nadzieję, że pokazałem Państwu w miarę interesujący sposób, w jaki programuje się robota. Oczywiście, jeśli chcemy stworzyć swoje własne programy, trzeba poświęcić odpowiednio więcej czasu na to, żeby te bloki zmodyfikować. I wtedy jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę zaawansowane programy, które właśnie nasi studenci na kierunku chociażby automatyka, robotyka na zajęciach laboratoryjnych wykonują, programują tutaj bardzo interesujące także prace dyplomowe, bo także jest możliwość wykonywania prac dyplomowych z wykorzystaniem tego typu robotów. Dziękuję w takim razie za uwagę i serdecznie zapraszam na kierunek.